oraz trzecim skutek położenia królewskiego wolnego miasta Popucha ze stołecznym królewskim miastem Krakowa. W imieniu wszystkich radnych z wami serdecznie witam naszych dostojnych gości. Serdecznie witam pana profesora Andrzeja Ziemę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, naszego prelegenta w sprawie powstania styczniowego. Witam pana przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy 13 Popucha, pana Zygmunta Bogarczyka. Witam pana Michała Kozioła, który też powie nam o sprawach Popucha. Witam pana prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majkowskiego. Serdecznie witam panie profesorze. Witam przewodniczącego sejmiku województwa małopolskiego, pana Kazimierza Bogarczyka. Witam wielkiego księdza Eduarda Jerzego Bryłę. Witam państwa radnych miasta Krakowa, parlamentarzystów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i kulturki konsularnego. Witam także przedstawicieli dzielnic, w szczególności przedstawicieli dzielnic Popucha oraz młodzież, która w dniu dzisiejszym też będzie odbywała naszą rolę. Szanowni państwo, zanim zaczniemy część merytoryczną dzisiejszej sesji, chciałem poinformować, że w dniu dzisiejszym zmarł ksiądz kardynał Stanisław Nań. Wielce szanowany obywatel miasta Krakowa, książę krakowskiego kościoła. Uczcimy jego pamięć i miłość. Każdy aspekt życia ludzkiego. Nie pamiętamy,
obliczając straty wywołane powstaniami, o jeszcze jednym aspekcie podlegania obcym władzom przez blisko półtora stulecia młodzi Polacy byli setkami tysięcy, walcząc o cudzy interes w armiach trzech cesarzy, toczących wojny imperialne na dwóch kontynentach. Od przedmieść Rzymu i Paryża, po masywy Bałkanów, wybrzeża Morza Czarnego, stoki Kaukazu i stepy Azji Centralnej. Słabo też sobie uzmysławiamy, że brak wolności umożliwia rozwój na miarę tych szans, które operował wiek XIX, w stulecie postępu. Aby z szansy tej skorzystać, Polacy musieli być podmiotem, a nie przedmiotem procesu modernizacji. Takie były przed styczniem 1963 roku okoliczności silnej presji społecznej na jak najszybsze podjęcie walki o wolność. Ale też Polacy, o czym dobrze wiemy, różnili się w ocenie terminu, a nawet potrzeby, a potem też konsekwencji powstań zbrojnych, zwłaszcza styczniowego. Ten spór trwa 150 lat. Nic nie wskazuje, aby miał się szybko zakończyć. W każdym razie nie zakończy się już jutro, bo właśnie jutro o godzinie 17 odbędziemy debatę w Kolegium Marius pod tytułem Kto się boi powstania styczniowego, na której mamy zamiar ostro się wspierać profesorowie Andrzej Pańka, Andrzej Nowak, prezes Polskiego Węglu, Adam Pomorski. Spory o powstanie stały się nieodłączną częścią naszej tożsamości. Bardzo dobrze wspieramy się o tak ważny temat. A Kraków był właściwie miejscem narodzin zasadniczych wątków tej narodowej debaty. To tu, z szyderczej krytyki powstania styczniowego, zrodziły się koncepcje historyczno-polityczne konserwatystów Stanczykami. Tu etos powstań przybrał formy niezwykłych wizji literacko-artystycznych zawartych w malarstwie Malczewskiego, poezja Smyka, autora Bałuckiego, Sedera, Zapolski, Rydla, Żuławskiego, a przede wszystkim monumentalny dramat artysty Jańskiego. To wreszcie tu zaczął się w roku 1914 marsz leninistów Piłsudskiego, nazywający siebie Dziećmi Powstania Stycznego. Marsz do ostatniej, tym razem zwycięskiej bitwy o polską wolność. Powstanie styczniowe wybuchło w Warszawie. Przypomnę, ale tego nie da się ukryć nawet przy takiej okazji, jak uroczyste posiedzenie Rady Miasta Krakowa. Warszawa była sercem i mózgiem powstania. Może to będzie niepolityczne, jeżeli powiem, że to wiele tłumaczy. Kraków jeszcze przed wybuchem jednak solidarizował się i wspiera Warszawę w jej manifestacjach oraz zdawał schronienie tym patriotom, którzy musieli stamtąd uciekać z represjami. Byli wśród nich Albin Dunajewski, przyszły biskup krakowski, kardynał, Stefan Raulisiewicz, wkrótce proboszcz Milicji Parafii Świętego Norberta oraz Szymon Krakowicz, potem kaznodzieja synagogi krakowskiej. Kraków świadomie, celowo i rozumnie z punktu widzenia interesów powstania wybrał dla siebie rolę głównego zaplecza, niezbędnego dla rekrutacji ochotników, pozyskiwania broni, przesyłania rozkazów i informacji, zapewniania opieki lekarskiej, transportu, kwaterunku, prowadzenia wywiadu, propagandy, akcji zagranicznych, wybierania ofiary. Geograficznie rola Krakowa koncentrowała się na obszarze między Śląskami Górnym, Cieszyńskim, a Jasłem, Gorlicami, Rzeszowem. Na wschód dalej rządził Lwów.
Jednak studenci krakowscy, Mieszczowowie, Kuzłowscy, Wielminy walczyli też na Litwie i Lublanie. Pamięci zakulisowych działań na rzecz powstania wiodły z Krakowa do Paryża, Wiednia, Wrocławia, Bukaresztu, na Spisz, Morawy, Czechy i ówczesne północne Węgry. Stąd zabiegano o interwencję mocarstw na rzecz sprawy Polski i traktowano w sprawie wspólnej walki o wolność z Węgrami, Kosiuka i Włochami zalegającego. Nie byłoby to możliwe bez organizacji. Zapewnili o powstańcze instytucje krakowskie. Pod ich rozkazami ofiarnie działała cała rzesza ludzi, kolektorów, kurierów, medyków, drukarzy, aptekarzy, policjantów, nawet pograniczników. Owszem, były warunki frakcyjne i polityczne głony władzy powstańcze. Lecz jednocześnie instytucje te zdołały zorganizować ekwiwalenty wszystkich instytucji państwowych, łącznie z sądownictwem i policją. Tu chcę podkreślić ważną rolę powstańczych naczelników miasta Krakowa. Ich nazwiska winny być wpisane do pocztu burmistrzów i prezydentów miasta. Adolf Aleksandrowicz, Alfred Szczepański, ksiądz Adam Słotkiński, jego zastępca, Leon Cyprowicz. Każdy z nich zasługiwałby na osobny portret biograficzny. Podobnie jak Mikołaj Zbigniewicz, Rusin Zdrowy, Polak z Wyboru, szef powstańczego Wydziału Policji i Prasy, a potem jeden z najwybitniejszych prezydentów Krakowa, doby Autonów. Jeszcze Józef Witold, jego poprzedni nauczeniu prezydencki w czasie powstania patron działań lekarzy krakowskich. Największym układem Krakowa w powstaniu była ofiara krwi. Od lutowej bitwy obiegu przez niemal wszystkie etapy walk partyzanckich. Przez Kraków przeszły tysiące ochotników, wywodzących się i z arystokracji, jak hrabiowie Juliusz Tarnowski, Emanuel Moszyński, i z ludu miejskiego, jak Marcin Borelowski, pseudonim Red, rzemieślnik z Półsia Zbierzynieckiego. Społeczeństwa Europy stanęły za to latami. W rezultacie Kraków zapewnił się ochotnikami czeskimi, słowackimi, węgierskimi, włoskimi, szwajcarskimi, niemieckimi, francuskimi. Stąd ruszyło kilka osobnych wypraw wojskowych. Tu także Trybunał Powstańczy sądził niektórych nieudolnych dowódców. Przechadzając się dziś po Krakowie, niemal na każdym kroku mijamy miejsca pamiętne wydarzeniami powstańczymi. Kościół na gaz, gdzie doszło do walk z policją austriacką jeszcze przed powstaniem 2 września 1861 roku. Hotel Saski, w którym w styczniu i lutym 1963 żegnano ochotników idących do powstania. Pierwszy bankiet odbył się tam ku czci studentów z Litwy. Tam też odnotowali wiarę jedną ze stronnic powstańczych i przygotowywano dyktaturę dla Niewicza. Hotel pod czarnym orłem przy poselstwie, gdzie mieściło się biuro wewnątrzowe, podobnie jak w domu pod Rakiem przy szpitalu. Szara kamienica w rynku głównym, gdzie szkolono oficerów, park strzelecki przy Łódź, ogród botaniczny, w którym odbywały się musztry, a w ogrodowym szlaku magazynowano broń. Krzysztofory, gdzie mieszkali Pilikowiczów, odbywały się narady i mieszkali delegaci rządu narodowego. Całe ulice, Sławkowska, Świętego Jana, Siemna, Plac Mariacki, rynek główny, gdzie miały miejsce krwawe zmagania z policją austriacką. W maju, czerwcu, a zwłaszcza w lipcu. Potem lazarety. Znów hotel Saski, klasztora, kapucynów, franciszkanów, karmelitów, doma Abrahama Bublowicza i Jakuba Rodnera, uniwersytecki, szpital Świętego Ducha, a niestety także prosektorium, kolejny fizyk. Więzienie na Wawelu, gdzie
gdzie Austria uwięziła wielu powstańców, między innymi Jana Jilcza, i więzienie pod telegrafem przy Kamieniczy, gdzie siedziała jego adiutant Henryka Husowicz-Putna. Druga rzecz, żeby wywiał Polskiego przy szpitalu, tam budowano podziemną trasę, naprzód i wolność. Nie istnieje już pałacy w Steinbrerowskim, gdzie są siedzibę miał dziennik Czas, nieoficjalnie, ale legalnie organ powstania. Tragiczne wydarzenia działy się w dwóch narożnych kamienicach Przeszewskiej i Jagiellońskiej. Piwnica jednej miała znajdować się cela egzekucyjna dla skazanych za szpiegostwo dla zawodu. Drugą zniszczyła eksplozja w czasie przygotowywania amunicji dla powstańców. Wreszcie wojny schroniska dla weteranów powstańczych przybysków. Są też mniej znane miejsca kojarzące się z losami uczestników powstania po jego uchwale. Na przykład lokal komisarii, czyli pijalni kulisów, założony przy Jagiellońskim przez jednego zesłańców syberyjskich, nadzór opatrzony na zesłanie. Bogdan stał się po 1963 roku wielkim przytuliskiem dla byłych powstańców, operując im nie tylko w Jagiellońskim, ale wiele ważnych posterunków pracy zawodowej, społecznej i politycznej. Wygrały modlitwy militarnie wygrane, ale politycznie zmarnowane. Powstanie styczniowe należało do innego gatunku bitew. Zakończyło się porażką militarną. Przyniosło jednak skutki o znaczeniu podstawowym dla potencjału narodowego Polaków. Ich determinacja dowiodła słabnącą Austrię do przekonania konieczności udzielenia im praw Galicji, a nie sposób przecenić roli i znaczenia autonomii galicyjskiej dla rozwoju narodowego w drugiej połowie XIX wieku. Głoszona przez powstanie wolność i własność dla chłopów przyniosły w kolejnych pokoleniach przekształcenie ich świadomych Polaków, odrzucających hasła rewolucji komunistycznej. Powstańczy program braterstwa polsko-żydowskiego przeciwdziałał długo wpływom antysemityzmu. Powstanie było silnym impulsem dla emancypacji kobiet. Zrodziło świadomość praw Litwinów, Białorusinów, Ukraińców do własnego ruchu narodowego oraz projekt współpracy politycznej Polaków z nimi. Wreszcie w lipcu roku 1963 fundament nowoczesnego patriotyzmu polskiego. Gdy mowa o micie, nasza uwaga wydaje się tu w zjawisku pamięci. Jaka pamięć o powstaniu istnieje w Krakowie? To pokazują nam dwie piękne wystawy roczne w Muzeum Narodowym i w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Ale Kraków od dawna upamiętniał rok 63 wielorako. Najpierw w postaci tysięcy fotograficznych odbitek podobizn bohaterów powstańczych. Było to dzieło krakowskich fotografów z Walerem Żegowskim na czele, które utrwaliło mit powstańczy i przeniosło go do zacisznych mieszkań polskich rodzin. Gromadzi dzisiaj Krakowskie Muzeum Historii Fotografii imienia Żegowskiego. Potem nazwa ulic i pomnika. Jest ulica Powstania Styczniowego i ulica Romualda Traguta, bohaterskiego wodza, który w Krakowie zresztą odbywał swoje narady. Patronami ulic Krakowa są członkowie rządu narodowego Stefan Bobrowski, Adam Asny, Józef Balizowski. Są oni także oficerowie, którzy zginęli na polu walki. Wspomniany już Borelowski Lelew, Włoch Francesco Nullo, Ukrainiec Andrii Koterka. Są też osobistości odznaczające się na innych polach, ale z epizodem powstańczym życiorysie. Literat Władysław Rudnik-Amczyc, komendownista Michał Bałucki, profesorowie Zygmunt Wróblewski, Izydor Kopernicki, Józef Szulski, Adam Mirowski, czyli święty Rafał, przemysłowiec i filantrop Erasm Jerzmanowski,
pisarze Zygmunt Bunkowski, Tomasz Wiersz, Ignacy Macierowski, czyli Cera. Niedawno tunel drogowy pod Chorcą Gminnym, nazwany imieniem świętego Rafała Karnowskiego, dowódcy powstańczego znikł, potem zakonnika. Wreszcie postacie związane z pewnymi aspektami powstania. Arcybiskup warszawski Zygmunt Szemski-Teliński, malarze Artur Grodzie, Valeria Żarzikowski, animatorka działań kobiecych w powstaniu Emilia Strzaniecka. Ciekawe, bardzo mało w tym czcigodnym gronie nazwisk tych osób, które działały w Krakowie. Nikogo z tych, którzy polegli pod nie powiem. Nie ma też powstańczych w ojców miasta. Szukamy ich u pamiętni na krakowskich nekropoliach, choć nie wszyscy się tam znaleźli, pochowani na polach bitew, czy daleko na zesłaniu w Lutemiańskim. Najistotniejsza jest jednak pamięć żywa. Tradycja przechowywana w rodzinach i instytucjach. Po braciach Berci pozostało zgromadzenie Albertyny, które są siedzibą główną na Krakowie. To jest Żmanowski, nagroda jego imienia. Po wielu wybitnych uczonych, powstańcach, takich jak Hej, Karol Olszewski, czy socjolog Ludwik Gundlowicz, ich osiągnięcia naukowe. Po innych jeszcze pamięć i cześć kultywowana przez potomki. Krakowskie rody. Żuliński, Karnowski, Solu, Spisów, Szczepański, Moszyński, Rosporowski, Zakrzewski, Antoniewiczów. Długo można by tam nic wyciągnąć. W 50. rocznicę powstania styczniowego Kraków otrzymał pionierską monografię profesora Wacława Tokarza pod tytułem Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Mielu. Setną rocznicę Towarzystwo Miłośników Historii Zabytku Krakowa przygotowało tom rozpraw Mariana Mdylowicza, Elenusza Kozłowskiego, Otona Bajesdorfa, Kazimierza Olszańskiego i Józefa Dużyka pod tytułem Kraków powstań stoczniowych. Jednym z tegorocznych krakowskich objawów pamięci rocznicowej jest albumowa publikacja Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego. Towarzysząca wystawie o tym samym tytule zorganizowane w Muzeum Uniwersytetu. Chciałbym egzemplarze, kopię tego albumu wręczyć panu prezydentowi miasta i panu przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do kolejnego punktu związanego z powstaniem styczniowym, pozwolę sobie jeszcze powitać osoby, które w międzyczasie nie udało się zrobić. Witam honorowy obywatel Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa oraz laureatów medalu Krakowia Merytorium. Serdecznie i bardzo gorąco witam delegację okręgu transportowo-miniowego OMP Kraków, panią Krystynę Radę Mafię, uczestną okręgu, zastępcę dowódcy okrętu podporucznika garnarki pana Tomasza Skupienia, starszego garnarza pana Piotra Iskiewskiego, starszego garnarza pana Witolda Wolkowskiego. Serdecznie Państwa witam. Witam dyrektora Muzeum Historycznego pana Waleriana Bugienia. Witam dyrektora Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana pana Bartłomieja Kocurka. Witam zastępczynię dyrektora Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana pana Alicję Nowak-Mile. Witam dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury FOR 49 Czesławice pana Franciszka Zielonia. Witam laureatów konkursu na prezentację multimedialną o stanie styczniowym w ikonografii. Bardzo poproszę teraz pana Franciszka Zielonia, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury FOR 49 Czesławice, o informację na temat konkursu z udziałem młodzieży licealnej i gimnazjalnej na prezentację multimedialną o stanie styczniowym w ikonografii. Bardzo proszę. Proszę bliżej mikrofonu, bo to jest na konkursu. Nie działaj,
pracuje z tą gimnazjami, to ponad gimnazjami 4 Komisja 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 Po obejrzeniu prezentacji, 13 prezentacji, które zostały dopuszczone do oceny, przyznano następujące nagrody. Pierwszą nagrodę otrzymał pan Bożka, bo indywidualnie. Bardzo proszę. Tak, mikrofon, pan będzie drugi. Pan Zbigniew Mądrejka, proszę, on jest do nas. Obejrzenie nagród poproszę pana doktora Waldeka Kubinka z Muzeum Historycznego, pana dyrektora Bartłomieja Kocurka i pana dyrektora Alicji Miller z Centrum Młodzieży. Prezentacja pod tytułem Żławi Śmierci otrzymała pierwszą nagrodę. Główną nagrodą, myślę, że mogę to powiedzieć, jest wyjazd na warsztatach fizycznych do Rumunii. Komisja konkursowa przyznała dwie drugie nagrody. Nagrodę otrzymał Kacper Sowa, uczeń klasy drugiej A gimnazjum nr 44 w Krakowie. Mamy sygnał, że Kacpra nie ma, jest na wyjeździe szkolny. Poprosimy panią nauczycielkę historii, opiekunkę o odebranie nagrody. Również druga nagroda została przyznana dla kibicosesji uczennicy klasy pierwszej, a pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krakowie. Na ziemiach brzeskich i bocheńskich. Taki był tytuł prezentacji. Komisja konkursu postanowiła przyznać dwa wyróżnienia i tak wyróżnienie otrzymała Izabela Siepietowska, złożenie indywidualne za prezentację pod tytułem Powstanie styczniowe w malarstwie grafice i rysunku. Kolejne wyróżnienie przyznane dla Karoliny Robek, uczennicy klasy pierwszej 8 liceum ogólnokształcącego. Dla pozostałych osób uczestniczących w konkursie przygotowane są również nagrody, które będą oceniane po zakończeniu uroczystej sesji w UAE. Bardzo prosimy wszystkich uczestników o pozostanie celem dopełnienia także formalności. Konkurs ten był jedną z wielu inicjatyw, która była organizowana w ramach programu uczczenia 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Konkursowi tego bardzo nadawał prezydent miasta Krakowa i przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Dziękujemy bardzo. Gratuluję wszystkim na uwagę. Zapraszam Państwa do obejrzenia wyróżnionej pracy pani Izabeli Siepietowskiej pod tytułem Powstanie Styczniowe w malarstwie, grafice i rysunku. Tym akcentem zakończymy pierwszą część dzisiejszej uroczystości poświęconej 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Thank you.
wynagrodzony wszystkim biorącym udział w tym konkursie, bo to kapitalna sprawa, to co Państwo zrobiliście. Jeszcze raz dziękuję. Tym akcentem kończymy pierwszą część dzisiejszej uroczystości poświęconej 150. rocznicy powstania styczniowego. Proszę Państwa, powstanie styczniowe nie działo się bezpośrednio w Krakowie, ale warto sobie przypomnieć, co potem w okresie samego powstania i terenu powstańczego w Krakowie się zdarzyło. Kilka lat po powstaniu rozpoczął funkcjonowanie nowy organizm samorządowy. Powstała wybierana przez mieszkańców Rada Miasta i prezydent, który musiał być przez zaborców zatwierdzony. Ta Rada Miasta i ten prezydent rozpoczęli wielką przebudowę Krakowa. Z prowincjonalnego miasta cesarstwa robili krok po kroku jedno z najsłynniejszych miast tego regionu. To odbywało się kilka lat po przegranym powstaniu, po stratach tysięcy krakowskich ludzi. Pamiętano o postawach gospodarczych, ale i opiece społecznej, edukacji pokazywanych historii. Kraków stała się nie tylko jednym z najważniejszych miast cesarstwa, ale i najważniejszym miastem rozdzielonej Rzeczypospolitej. Może to zbyt nieśmiała teza, ale to tak krakowianie, można powiedzieć, odpowiedzieli na przegrane powstanie, na straty, na naciski zaborców. Nie walką wprost, ale budową postaw nowoczesnego społeczeństwa. To było tak samo ważne, jak wielkie, często przegrane zęby wyzwolnicze. Zbliża się setna rocznica połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórze ze stołecznym królewskim miastem Krakowem. To był przełom, punkt zwrotny w naszej lokalnej historii. Rzeczywiście 100 lat temu Rada Miasta Krakowa, potem Rada Miasta Podgórza podjęły odrębnie uchwałę o woli położenia. Te dokumenty mamy tutaj w galerii przedstawione. Temu nadchodzącemu jubileuszowi chcemy nadać odpowiednie znaczenie oraz wykorzystać go do dalszego rozwoju potężnego obszaru miasta po lewej stronie miasta. Zapraszam, proszę o zabranie głosu pana prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Małgorzatego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Za tych zwoływanych 5 czerwca uroczystości sesji Rady Miasta Krakowa jest między innymi przywołanie istotnych, przełomowych wydarzeń w historii naszego miasta. A takim wydarzeniem było bezsprzecznie połączenie Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze stołecznym Królewskim Miastem Krakowym. Nastąpiło ono ostatecznie 98 lat temu, 1 lipca 1915 roku. Niemniej warto zapamiętać też rok 1913, rok, w którym po wielu latach negocjacji Podgórze podjęło tę dziejową, ale też niełatwą decyzję, rezygnując ze swej miejskiej podległości. Dziś mija niemal dokładnie 100 lat od chwili, gdy na podstawie uchwały Rady Miasta Podgórze i Rady Miasta Krakowa podpisany został układ w sprawie połączenia obu miast. Przyłączenie Podgórze było ostatnim, ale wyjątkowo ważnym i trudnym etapem budowania regionu Krakowa. Inaczej niż w przypadku Kleparza czy Kazimierza, Podgórze nigdy nie było częścią zespołu osadniczego dawnej królewskiej stolicy. Zagrożone przez Austriaków w jej bezpośrednim sąsiedztwie dla przeciwwagi politycznej i konkurencji gospodarczej przez ponad 130 lat zachowało i pieczołowicie wyrenerowało swoją całkowitą i faktyczną modelność. Mieszkańcy tego niestety dynamicznie, prężnie rozwijającego się miasta niechętnie też patrzyli na utratę autonomii. 10 lat po wydaniu przez cesarza Józefa II uniwersału wnoszącego Podgórze na wolne królewskie miasto, jego ludność osiągnęła pułap 1000 mieszkańców. Pod koniec XIX stulecia Podgórze należało już do 30 największych miast Galicji, a w chwili podpisania układu znajdowało się na 13 miejscu wśród wszystkich galicyjskich miast, na równi z Rzeszowem, Jarosławiem i Nowym Sączem. Intensywny rozwój Podgórza spowodowany był w znacznej mierze przez znanymi przywilejami. Jednak przede wszystkim była to zasługa jego mieszkańców i wybitnych obywateli. Wieloletni radny miejski Małorycy Baruch uruchomił na jego terenie młyn zbożowy i piekarnie, które po raz pierwszy zastosowano maszyny bałowe, a następnie nowoczesną cegiernię, która osiągnęła moc produkcyjną
zakład kąpielowy. Bernardyn Pan uruchomił fabrykę solnej cementowej w Malarce. Stanisław Serkowski, syn burmistrza Emila Serkowskiego, opracował plan nowej miejskiej rzezalni. Wszyscy pamiętamy też liczne dokonania założyciela parku na Czernankach, Wojciecha Bernarskiego. Z jego inicjatywy powstało m.in. towarzystwo kasynowe dla konsolidacji podgórskiego życia towarzyskiego i towarzystwo upiększania podgórza pod jego dyrekcją działało to stowarzyszenie pożyczkowe i oszczędnościowe wzajemna pomoc. Wśród wybitnych honorowych obywateli podgórza warto też wymienić zasłużoną dla rozwoju oświaty Agnieszkę Jałbrzychowską z Majewskich oraz ostatniego burmistrza podgórza Franciszka Jerzego Malejewskiego. Malejewski przez 30 lat radny, a przez 15 lat burmistrz podgórza znacząco przyczynił się do gospodarczego i komunalnego rozwoju miasta. Prowadził też długie i skomplikowane negocjacje z władzami Krakowa, uzyskując prawdopodobnie optymalne dla podgórza warunki kontraktu. W chwili przyłączenia do Krakowa podgórze było silnym ośrodkiem życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i religijnego. Ważnym centrum komunikacyjnym połączonym poprzez węzeł kolejowy w Płaszowie z dalekobieżnymi szlakami międzynarodowymi. Uruchomiona przy obecnej ulicy Nadwiślańskiej podgórska elektrownia miejska była jedną z pierwszych elektrowni w całej Galicji. Działały tu m.in. Krajowa Fabryka Opatrunków Chirurgicznych, przetworów farmaceutycznych i kosmetycznych Nowogórskiego, kamieniołom i papierni Liban, fabryka sody, fabryka wyrobów żelaznych Józefa Góreckiego na Zabłociu, a wreszcie parowa fabryka cukru i czekolady Kryształ, która w 1949 roku weszła w skład zakładu Wawel. Mocne skonsolidowanie były też podgórskie organizacje i stowarzyszenia. Podgórski cel rzemieślniczy, zbiorowy zachował swoją oddzielność od krakowskich struktur rzemieślniczych aż do 1941 roku. Również izraelicka linia wyznaniowa przetrwała połączenie podgórza do Krakowa i została połączona z krakowską gminą wyznaniową dopiero w roku 1936. Prezydent Juliusz Leo nazwał podgórze perłą wśród otaczających Kraków gminy. I słowa te nie były bynajmniej okolicznościowym frazesem, ale szczerym dowodem uznania dla osiągnięć miasta, które wniosło ogromny i nieodważalny wkład w budowę wielkiego Krakowa. W początkach XX wieku Kraków liczył około 100 tysięcy mieszkańców, zajmując niecałe 6 km kwadratowych ciasnej przestrzeni. Nazywany polskim piemontem, pozostał duchową stolicą kraju, ale jego perspektywy nie przedstawiały się najlepiej. Brakowało bardzo dużo danych, zarastały czynsze, brakowało terenów inwestycyjnych niezbędnych dla rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego. W latach 1910-1915 wraz z inkorporacją okolicznych gmin i terenów dworskich powierzchnia danej stolicy rozrosła się do 47 km kwadratowych, a liczba mieszkańców uległa niemal podwojeniu. W 1918 roku Krakowianie witali wolność jako obywatele miasta solidnie rozbudowanego i, jak mówił prezydent Leo, ze świetnymi warunkami przyszłości. Bez podróża nie mógłby narodzić się naprawdę wielki Kraków Juliusza Leo. Bez podróża również współczesny Kraków nie miał takiego potencjału i perspektywy rozwoju. Patrząc na dziedzictwo dawnego podgórza, jego zabytkową architekturę, wspaniałe tereny zielone, natężną działalność licznych instytucji, towarzystw, organizacji, na funkcjonujące w jego obecnie obiekty, kluby sportowe, szkoły oraz galerie i muzea, nie sposób nie odczuwać wdzięczności wobec tych wszystkich, który wysiłek doprowadził przed 100 laty do podpisania historycznego dokumentu. Układu w sprawie połączenia królewskiego wolnego miasta Podgórza ze stołecznym królewskim miastem Krakowem. Dziękuję.
Podgórza, i też ja jako przewodniczący jestem mieszkańcem jest z tej ziemi, więc Podgórze myślę, że tutaj na to mocno skorzystamy. Szanowni Państwo, bardzo proszę o wystąpienie pana Filipa Bonarczyka, przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy 13. Ale zanim to nastąpi, będę chciał zrobić pewną sympatyczną rzecz. Otóż udało nam się na pożyczyć na dzisiejszą sesję łańcuch ostatniego prezydenta miasta Podgórze, Burmistrza. I dzisiaj chciałem na ręce, w zasadzie na szyję pana przewodniczącego ten łańcuch założyć, żeby w ten sposób rozpocząć symbolicznie współpracę tych dzieł. Bardzo proszę. Tak jest. To Podgórze, które stanowi pewną modelność tego miasta, ale ubogaca to miasto.
UNESCO i stanowi dodatkowy aspekt rozwoju tego UNESCO. Mam nadzieję, że również życie kulturalne, to jest Dom Kultury w Dobrzu Wysokowskiej, który też wymaga dodatkowych inwestycji. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezydentowi, panu przewodniczącemu. Myślę, że te dwa lata, które mamy do fizycznego połączenia w 2015 roku, pozwoli na to, żeby to dużo wypiękniało i przygotować się na tą ważną rocznicę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, a teraz wręczę na Hermańcu. Mam nadzieję, że... Dostał w wyniku zwycięskiej wojny Francji i Księstwa Warszawskiego z Austrią. Kraków
został znów przyłączony do księstwa, przepraszam, znów zostaje przyłączony do księstwa warszawskiego. Także pas ziemi nad Radnym Wisły został przyłączony do księstwa warszawskiego i po turze stało się obok Krakowa, Klepacza i Kazimierza czwartą częścią Krakowa, ale, proszę sobie wyobrazić, działo się to w czerwcu, a już w lipcu mieszkańcy Podgórza wysłali na ręce księcia warszawskiego Fryderyka Augusta protest formalny przeciwko niemu. No ale ten rekurs nie został uwzględniony. Mówiono tutaj już, że zawdzięcza swoje istnienie Podgórze cesarzowi Józefowi II, który to piękny przywilej, zresztą ten przywilej stanęli towarzystwem myśli historii zabytków Krakowa został niedawno bardzo pięknie wydany. W autonomii ten rodowód cesarsko-józefiński chyba dla niektórych Podgórzan może odrobinę wstydliwy. Pozwolę sobie, proszę Państwa, zdecydować fragment pierwszy, jaki ukazał się na łamach pisma Podgórzanie w styczniu roku 1900. Początek tego wiersza brzmiał tak. Proszę słuchać. Do wiecznej ziemi Gratusa i Brandy wśród skał przemionek Henry Wisła płynie, gdzie dawniej zbójców przebywały Brandy, jedno miejsce Podgórzu nazwane jest dziś na zbój. W białochłowackiej, górzystej krainie jest piękne miasto, ludne, choć nieduże, które po dziś dzień zowie się Podgórze. Mnóstwo Podgórzy jest posłowiańszczyźni. Duszą i sercem Słowianin poranin, który serdecznie chce służyć ojczyźnie, nie po cudacku i austriacku, ale uczciwie po polsku sarmacku. Tak przedstawiano Podgórzan w roku 1900. Proszę zwrócić na to słowo uwagę, uczciwie po polsku sarmacku. To sąsiedztwo było korzystne dla obu stron. Proszę sobie wyobrazić, że Podgórzanie korzystali pochodząc wszystkiego, co oferował Kraków. Wówczas niekwestionowana stolica kulturalna Polski. Zdarzało się nawet, że podgórska prasa donosiła, że krakowskie, że tak powiem, instytucje kulturalne lekceważą podgórskiego widza i nie dbają o to, aby w Podgórzu pojawiały się afisze zawiadamiające o odbywających się w Krakowie przedstawieniach oraz koncertach. Negocjacje w sprawie przyłączenia Podgórza, połączenia, ponieważ wszystkie gminy zostały przyłączone, jedno Podgórze zostało połączone z Krakowem, zaczęły się bardzo wcześnie, bo już 13 maja roku 1903, kiedy to Kraków wysłał do władz podgórskich pismo z zapytaniem, czy pod jakimi warunkami Podgórze skłonne byłoby się z Krakowem połączyć. Na takie jednoznaczne wezwanie ze strony krakowskiej, co zrobiły władze miasta Podgórza? Powołały stosowny komitet. Chyba nie pracował on zbyt aktywnie, skoro w marcu następnego roku prezydium miasta Krakowa ponowiło swój apel. W związku z tym zwołana została wówczas nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Podgórskiej, na której uchwalono mniej więcej tylko, że nie upoważnia się magistratu do jakichkolwiek pertraktacji z prezydium miasta Krakowa. Czyli odpowiedź była dość jednoznaczna. Dla wschodnia niechęci Podgórz. Z bardzo prostych przyczyn obawiano się, że w związku z połączeniem z Krakowem w Podgórzu wzrosną ceny żywności, wzrosną czynsze. I najlapidarniej, chyba najdowcipniej ujął to felietonista takiego pisma satyrycznego Diabeł, ukrywający się pod pseudonimem Fabrek Socjalik, który tak oto pisał, że jakby przyłączono Podgórze z Krakowem, to by i ATK,
już dzisiaj pamięta to słowo, czyli wódka i browa, czyli piwo, i rumianek, czyli rum, i przyzrzelak i kinus, czyli podstrotkowol, by podrożał. Bez kochaniwa tym, co wymyślili nowy zamach na proletariat. Taki są twarde socjalni. Już w tym roku 1904 w planie połączenia Krakowa i Podgórza włączył się Wydział Krajowy we Lwowie, który nawet ustanowił specjalnego pełnomocnika, który miał tę sprawę prowadzić. A kosztem niezgody, oprócz kwestii cen browaru i rumianku, czyli wódki, przepraszam, kita i rumu, była sprawa, o której się dzisiaj nie pamięta, sprawa portu. W Austrii uważano, chyba nie bez racji, że najtańszym środkiem transportu jest transport wodny. I były plany połączenia wszystkich części, to znaczy wielkiej monarchii Habsburskiej, kanałami. Między innymi planowany był, nikt zresztą nie zrealizowany z powodu I wojny światowej, kanał Wisła-Dunaj i kanał Wisła-Dniestr. Dzisiaj wydaje się nam to nieprawdopodobne, ale takie wielkie inwestycje były wówczas planowane i pozostało to kwestią, czy ten port wielki, bo przeładunkowy, to te kanały nie mogą żyć handel, żyć kontakty pomiędzy poszczególnymi częściami Marii. Czy ten port znajdzie się w granicach Krakowa, czy w granicach Podgórza? Tak jak wspomniałem, nie tylko Fredek socjalny, ale także i ludzie o wiele bardziej poważni, m.in. Władysław Liban, znany przemysłowiec, także znany przeciwnik połączenia Krakowa z Podgórzem, byli zdecydowani ten połączeniu przeciwni. Proszę sobie wyobrazić, w roku 1905, w marcu tego roku, odbył się powołany Podgórski Niepodległości, tutaj pozwolę sobie na cytat, wiec właścicieli realności, przemysłowców, kupców i obywateli podgórskich, a na tym wiecu właśnie pan Władysław Liban mówił m.in. tak. Korzyści z połączenia z Krakowem nie mamy żadnych. Przecież mamy wszystko u siebie. Mamy bruki, oświetlenie, a woda nasza z Przemiorek jest znacznie lepsza, aniżeli w Krakowie. Teraz proszę radnych o wyobrażenie. Po co powiem? Po co mamy oddawać to słowo na Gmaniwoje? Po co mamy oddawać nasz majątek w ręce Rady Miejskiej Krakowskiej, kiedy sami umiemy się dobrze i wzorowo rządzić? A wystąpienie swoje zakończył takimi oto słowami. Nas, proszę panów, straszą, że w drodze ustawy zostaniemy zmuszeni do połączenia się. Ale ponad Sejmem i Radą Państwa stoi ktoś wyżej. Bo cesarz, którego przodek nadał nam te prawa. Odczytano zresztą wtedy także akt ustanawiający wolny, który jest tam miasto Podgórze. A krakowska prasa nie bez pewnej złośliwości skomentowała to dokładnie takimi słowami. Aha, austriacki argument der Kaiserkroll. 7 listopada roku 1910 Sejm Krajowy nakazał bezwłocznie przystąpić do przeprowadzenia rokowań z gminą stołecznego królewskiego miasta Krakowa i królewskiego miasta Podgórze w sprawie połączenia obu tych miast. Podgórze jednak nie kapitulowało. Podgórska Rada nadal jeszcze w roku 1910 uważała, że nie może się zgodzić na połączenie Podgórza z Krakowem i że potrzeby Podgórza, dokładny cytat, mogą być zaspokojone nie tylko wtedy, gdy zupełna samodzielność zachowana będzie. Ale jednak radni podgórscy oznaczali się mimo przywiązania do tradycji swoich pięknych tradycji podgórskich rozsądkiem, bo po 2 latach 7 czerwca, więc wkrótce będzie dokładnie setna rocznica, o godzinie 12 w południe podpisany został dokument.
historycznymi pieczęciami decydujących o połączeniu podwórza z Krakowem. Dla podkreślenia zgody, jaka między podwórzem a Krakowem wówczas zapanowała, mały rynek podwórski nazwany został placem zgody na dzisiejszy plac. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szanowni Państwo, już dziś zapraszam Państwa na uroczystości na mości imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, które będą się na dwa lata, za dwa lata i będą właśnie poświęcone tej okrągłej rocznicy połączenia, podpisania połączenia tych dwóch miast. Wierzę, że do tego czasu uda nam się przyczynić do dalszego rozwoju tej części Krakowa i nadać jej blasku, na jaki zasługuje. Chcę też poinformować, że dziś przed uroczystą sesją Rady zabywało się porozumienie dzielnic podmorskich. Sześciu przewodniczących Rady Zarządu Dzielnic oraz prezydent miasta i przewodniczący Rady Miasta Krakowa podpisali porozumienie podmorskie. Ta wizja wspólnego działania dzielnic podwórza na następne lata. Oby była dla Krakowa i podwórza tak owocna, jak podjęte 100 lat temu uchwały o połączeniu. Szanowni Państwo, zamykam 75. uroczystą sesję Rady Miasta Krakowa, Miasta Krakowa, zwołaną dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego oraz przeddzień stulecia połączenia królewskiego wolnego miasta Podwórze ze stołecznym królewskim miastem Krakowem. Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym na dzisiejszej uroczystej sesji.